To będzie najnudniejszy przewodnik, jaki kiedykolwiek na kanale Kartofliska powstał. Po pierwsze, jadę sam. Po drugie, jestem na diecie i na odwyku. No jak to mówią emeryci, no to będzie masakracja. No, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Kartofliskowe wojaże możliwe są dzięki nowym rejestracjom w LVBet, który jest głównym sponsorem kanału. A nowi gracze rejestrują się z linka pod filmikiem, dostają mnóstwo bonusów, kartofliskową koszulkę za darmo i wspierają niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! Ale przynajmniej plan jest taki, że zrobię na tym wyjeździe coś, czego jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić. No jakieś wielkie nie wiadomo co to nie będzie, bez przesady. W każdym razie jest środa, w miarę wcześnie, no i trzeba ruszać na lotnisko. Tak, gdzie na lotnisko? Jeszcze pół tira zamówień z kartofliskowego sklepu muszę do paczkomatu wrzucić. Świetny początek, paczkomat się spieprzył. Nic nie przyjmuję, no kurde. No dobra, drugi zadziałał. Ale sam jestem ciekaw, co się jeszcze na tym wojażu może spieprzyć, bo tam kilka takich elementów kluczowych jest. Dobra, jadę! No i już jestem we Włoszech. Przed chwilą się w ogóle okazało, że ja wyglądam jak Włoch. Podobno, bo jakiś turysta zapytał mnie, jak gdzieś dojść. Czy ja wyglądam jak Włoch? A co we Włoszech dzisiaj? No na co ja to mogłem przyjechać? No na Bergamo Jazz Festival. Nie no, dobra. Juventus w Lidze Mistrzów gra, o! No to stru do pociągu. No już jestem na miejscu, szybko do hotelu, bo mecz już za godzinę. A tak w ogóle to jestem w miejscowości o nazwie Lecco. I dzisiaj w Lecco wielki mecz Juventusu. Trzeciej lidze włoskiej. Juventus 2 zagra tu na wyjeździe z lokalnym Lecco. No i sami powiedzcie, no głupio byłoby na ten mecz nie przylecieć, nie? A na meczu przeprowadzę dwa bardzo poważne badania naukowe. Po pierwsze, sprawdzę, czy na stadionie w Lecco serwują Lecco. Druga rzecz do sprawdzenia, czy trzecia liga włoska jest dziadowska. Też bardzo istotna sprawa. No i proszę bardzo, 10 minut do meczu, a ja już na stadionie. Już koniec na szczęście. To od razu jest wynik tego drugiego badania naukowego. Trzecia liga włoska jest dziadowska. Potwierdzam. Nieoglądalna jest ta włoska piłka. Taki jest wynik tego badania naukowego. A jeśli chodzi o kwestię najważniejszą, słabo zaopatrzony ten punkt tutaj był. Na stadionie w Lecco nie serwują Lecco. Serwują jakieś kanapki, piwa mają. Kto by piwa pił na stadionach? Mecz był nudny jak cholera. Najpierw gola strzelił Juventus. Właśnie padła bramka dla Juventusu, dla rezerw Juventusu. Nie wiem co tu kibic siedzący obok mnie chciał przekazać, ale nazwał kogoś kretino po tej bramce. Nie wiem co to może oznaczać, czy to dobrze czy niedobrze. Kretino. A potem Lecco strzeliło z dupy. I to nie jednego, bo dwa. Bello! I wynik końcowy 2-1, Juventus wdupala. A największy plus wizyty jest taki, że przynajmniej dowiedziałem się, w przerwie tego spotkania się dowiedziałem, jak powstaje Prosecco. Chcecie wiedzieć jak? No tak! A tak teraz wyglądają kolacje. To... i to. 07. Wody. No dobra, drugie kółko, no bo nie wypada przecież inaczej, no. Rozumiem dietę, ale jak się można na kolację jednym daniem najeść, no? Musiałem coś domówić. No i już mamy czwartek rano. Jakoś tak bardzo rano, bo to tak za jasno nie jest. Stałem wcześniej, aby pozwiedzać trochę to Lecco. Więc teraz kwadrans na zwiedzanie. I się okazało, wiecie co, że tu nie ma co zwiedzać. Bo tu kurde, albo góry, albo jezioro i nic poza tym tu nie ma. Nie było łatwo wstać, ale jakiś sen mnie wybudził. Ja nigdy snów nie pamiętam, a dzisiaj pamiętam co mnie wybudziło. Wy pamiętacie w ogóle swoje sny? Bo ja nich cholery. A co mnie dzisiaj wybudziło? Ktoś mi w tym śnie, nie mam pojęcia kto, powiedział tak. Jesteś brzydki jak owoc kiwi. I ja wstałem. I teraz mam pytanie, czy tak się mówi w ogóle, że ktoś jest brzydki jak owoc kiwi? Bo mi się tam owoc kiwi podoba. A Lecco się okazało, to miasto świętego Mikołaja jest. Ja teraz pędzę jeszcze go zobaczyć. Chcecie zobaczyć jak wygląda święty Mikołaj z Lecco? Pewnie, że nie chcecie, ale jaki macie wybór? No albo teraz wyłączacie, albo oglądacie Mikołaja świętego z Lecco, no sorry. A święty Mikołaj z Lecco wygląda tak, o. To wy pierdziaście wygląda, no sami powiedzcie. A to tutaj ten badyl, o.
To jest Bazylika Świętego Mikołaja. Dobra, koniec zwiedzania. Czas się zająć wreszcie poważnymi rzeczami dzisiaj. A plan na dzisiaj jest prosty. Był pociąg, teraz tylko szybki autobus. Zaraz samolot. No i już tylko pociąg. No i już jestem na miejscu. A gdzie ja w ogóle jestem? No gdzie ja mogę być, jak dziś obchodzony jest Dzień Świętego Patryka? No gdzie można Dzień Świętego Patryka obchodzić? No tylko w Atenach. Aż zielone papryczki zamówiłem z okazji tego Świętego Patryka na mój dietetyczny obiad. Już się zrobiło ciemno, a ja w międzyczasie na shoppingu byłem. Byłem w sklepie AEK-u. Sprawdzić, czy mają już koszulkę Krychowiaka. Chyba dzisiaj transfer ogłosili, że on przechodzi. Nie mają jeszcze, o dziwo. A później Rzempola z trudnym pytaniem do sklepu Olympiakosu. Zadałem pytanie, czy mają koszulki z napisem Karbownik. Bo on tam gra podobno, w rezerwach. Karbowy, moment. Poszukali. Karbowy, yeah, do you have? I okazało się, że mają. I printed now. No to żem wziął. Karbowy. Perfect one. To będzie najlepsza koszulka w mojej kolekcji, przynajmniej tak będę o niej opowiadał, bo 400 zł mnie kosztowała, kurwa. A tę koszulkę to w ogóle już zdążyłem zgubić. Wypadła mi spod pasuchy, jakiś koleś mnie dogonił i powiedział, że to chyba moje. To bym se suwenir zrobił dopiero. Koszulkę za 400 zgubić po 5 minutach. A tu zaraz będzie mecz. Koszykówki tu będą grali zaraz. O tu, proszę bardzo. Olympiakos, Pireus kontra Panathinaikos Ateny. I z okazji Dnia Świętego Patryka Olympiakos dzisiaj zagra na zielono podobno. Tak, chuja. Taki żarcik na poziomie familiady to był. No już po meczu, jak tam było? Bez szału. Kibice darli cały mecz mordę. Jakbym był koszykarzem, to bym się wkurzył, jakby mi tak mordę darli. W ogóle nie można było się skoncentrować na tym, co na boisku. Co to boisko tak daleko, że nic nie widać. I tak mnie to wszystko zdekoncentrowało, że ja nawet nie wiem, jaki wynik padł. Na pewno wygrał Olympiakos. Chyba 30 punktami. Ale nie jestem pewien, czy aż tyloma. Może to było 29. No i jest już piątek. Niewiele się w moim życiu zmieniło, nadal jestem w Atenach. Teraz muszę... Kurde, co to? Teraz muszę sobie przypomnieć, jaki był plan na piątek. No i gdzie to ja wylądowałem? Na bilecie mam, że powinienem w Manchesterze. Ale tutaj nigdzie nie ma napisu, więc nie wiem. Nie, no jest. Tak, jestem w Manchesterze. A na Instagramie kartofiskowym taką mini sondę zrobiłem. Pytałem, gdzie waszym zdaniem mogę dziś wylądować. I wy odpowiadaliście, że albo lecę do pizdy, albo do dupy. Tak więc jestem albo w dupie, albo w pizdzie. A co mnie tu w ogóle przywiało? No meczycho wielkie oczywiście. W tej imponującej hali to się zaraz wydarzy. Bo dzisiaj gra druga od końca, z trzecią od końca drużyną angielskiej ligi hokeja. Manchester Storm kontra Coventry Blaze. No jakby nie było, Anglia to ojczyzna hokeja na lodzie. No tak jest, proszę sprawdzić. No tak wielkie to wydarzenie jest, że aż człowiek zapomniał, że jest na diecie, cholera, i co zamówił? No taka pomyłka od razu. Ależ to była tercja. 30 sekund zabrakło, a byłoby 0-0. Ale na 30 sekund przed końcem gospodarze strzelili gola. A na drugą tercję zmieniłem trybunę i mecz jest jeszcze lepszy. O, hello. Zdrowie. No jedno przecież można, no bez jaj. Aaa, napierdalają się. Tak, dawaj, dawaj. Nie no, ta druga tercja to był pełen wypierd.
Tylko też bramka jedna padła pod koniec. Już jest 2-0. A wiecie, kto jest największym kibicem Manchesteru Storm? Kilka razy tu był i nawet grał w jakimś meczu chyba. Czy na treningu i gola strzelił podobno. To wiadomo, że wiecie, no Justin Bieber przecież tutaj bywa. Ale z tego, co się zorientowałem, to dzisiaj Justin Bieber nie gra. Chyba. Tutaj na bębnach napierdzielają. No, to jest chyba utwór na 4 czy 5 bębnów w ogóle. Jak ja zaraz swój wyciągnę i na nim zagram, to dopiero będzie. Takiego bębna jak ja mam, to wydaje mi się, że nawet w Slayerze nie mieli. A tak w ogóle to bardzo ważny mecz, gospodarze muszą go wygrać. Bo jak nie wygrają, to przegrają. Bo chyba remisów nie ma w hokeju. Czy są? No i Biberowcy wygrali! A podsumuję to tak jak zawsze. Nie lubisz angielskiego hokeja, nie idę z tobą do łóżka. A ta dzielnica, w której był ten mecz i w której mam hotel, to jest podobno dzielnica milionerów jakaś. Ja tu dużo zawodników Premier League mieszka. Na przykład. Pewnie minąłem przed chwilą kilku. Nie wiem, czy Ronaldo tu nie mieszka przypadkiem. Może tu. On chyba w Manchesterze gra, nie? A tu Ronaldo chodzi pewnie się wyjulać. Jak mu się kibel w chałupie zatka. No i już mamy sobotni poranek. A plan na dzisiaj też skomplikowany nie jest. Szczypta zwiedzania. Manchester Gay Village, proszę bardzo. No niestety, ale nad ranem wszystkie gay party już zakończone. No cholera. No i niestety sam z tym musiałem pobzykać, bo tu nikogo nie ma. Pustka nad ranem na Gay Village. No niestety, jedyne ptaki, które o tej porze można pooglądać, to takie. No tak trochę czuję się jak the only gay in the village. Oglądało się, co? Oho. I just call to say. Jadziem dalej. Przesiadka w Chester. Ja tu kiedyś studiowałem w ogóle. Ładnych kilka lat temu. To były najtrudniejsze studia na świecie. University of Groundhopping. To się nazywało. Nie no, taki filmik na kartofliskach kiedyś powstał. Oj, dawno, dawno temu. No naprawdę nieźle trzeba było się napierdolić, żeby te studia ukończyć. A w Chester już wiosna, proszę bardzo. Już pierwsze słuchawki pojawiły się na drzewach. No i już jestem w Walii, a Walia wygląda tak. Colvin Bay? Tak się chyba nazywa ta miejscowość. I teraz mam dwie opcje do wyboru. Albo zapierdzielam na piechotę półtorej godziny, albo biorę autobus. No właśnie. Co tu wybrać? No co tu wybrać? Pod wiatr cholera. Grubemu zawsze wiatr w oczy. No ja pierdzie. Ciężko się idzie, ale przynajmniej widoki mam ładne. O matko, teraz nie mam pod wiatr, ale mam za to pod górę. Hej owco, jest tu jakiś baran może? No na barana potrzebuję, no co się tak patrzysz? I dojszłem! Tada! Już za godzinę tutaj będzie meczycho. Hit 5. Ligi Walijskiej. Ja pierdzielę, jak to boisko wygląda. LZS Sztawa to przy tym to jest równiutkie jak Wimbledon. W kamerze pewnie nie widać, ale to jest taki spadek. Ja pierdolę, przecież tu można na sankach zjeżdżać. To boisko w ogóle nazywa się Banana Pitch, bo przekrój tego boiska jest w kształcie banana. Tak czytałem, ale patrzę na żywo i kurwa, to jest banan. Ale jajca. Nie no, takiego boiska to ja jeszcze nie widziałem. W kamerze pewnie tego nie widać. Tu jest w miarę równo. Tu jest w chuj pod górę. I tam też jest w chuj pod górę. Nie no, to jest mistrzostwo. To jest po prostu mistrzostwo. Inna chyba również oficjalna nazwa tego stadionu to Banana Beu. To teraz idę w dół. A tu w zasadzie mógłbym się sturlać. Spokojnie. No. Tutaj takie ciekawe wybrzuszenia są. Takie zagłębienia są w tym boisku. O. No i do przerwy 3 do 1 dla gospodarzy, ale to jest meczycho. Ciekawe co to jest tutaj w ogóle w bramce. Co to jest tutaj w ogóle? Jakaś bardzo potrzebna rzecz w bramce. Bez tego czegoś chyba mecz mógłby się nie odbyć. Żal opuszczać to miejsce. Jeszcze kilka minut do końca meczu zostało, ale niestety autobus już za chwilę. Ale meczycho do tej pory było przednie.
Wynik na razie jest 7 do 1. O kurwa! Ależ tam bramy padały. O kurwa! Trzeba tu będzie jeszcze wpadać. No to teraz dla odmiany pociąg. No i już jestem w Holyhead. Tu będę nocleg miał. Spoko ten hotel, ale widok z okna to mógłby być lepszy. A teraz pan ma wreszcie relaks. No i już mamy, nie piątek, piąty dzień tej wspaniałej wycieczki. Może by czas do domu ruszyć, co? A jak do domu dostać się najprościej? Promem! No i żem dopłynął, ale jeszcze nie do domu. Na razie jestem w Dublinie. Oho. A na mecz mnie naszła jakaś dziwna ochota. Tak się złożyło, że akurat zaraz tu mecz będzie. O, tutaj. Tak w ogóle to jest mecz kobiet. Dyscyplina nazywa się chyba hurling. O, z tej akcji coś będzie. Takie mam przeczucie, że coś tu będzie. O, proszę bardzo. No napierdala jest, kurwa, bramka będzie. Jest to jeden ze sportów irlandzkich. No i ten hurling, z tego co widzę, to jest takie połączenie. No właśnie, czego to jest połączenie? Tenisa, bo piłka jakaś taka nieduża. Już wiem, to się gra takimi piłkami chyba. No tak cztery razy większe od kulek gejszy są. Rugby, piłki nożnej. Grają jednak na bramki piłkarskie, jest jakaś bramkarka. O kurde. Nogą wygrała. Baseballa na pewno. Tyk. To jak baseball jest. Palanta. Połączenie palanta i kretyna. O, to by było dobre. No teraz to się będzie działo. Tyk. Już sam to doszatkowany. No i kurwa. Były z tego punkty czy nie? I nie wiem, czego jeszcze połączenie. Polo na słoniach. O. Tylko, że bez słoni. O kurna, jakiś ptak chyba na mnie. Siedzę na trybunie krytej i coś na mnie nasrało prawie. Konto spada. No i już przerwa. Ja kurwa nie wiem jaki wynik. Byłem w fanshopie, bo sportów irlandzkich fanem jestem. Kupiłem sobie czapkę zespołu, który dzisiaj nie gra. Okupowanie gadżetów drużyn, które grają, byłoby zbyt logiczne przecie. A z logiki to ja zawsze miałem pałę. No kurde, ale do tej bramki na dole byś strzelała, no. Przed chwilą policzyłem sędziów i wyszło mi na to, że jest 7. O. Wszyscy biją brawo, że tak dobrze wyliczyłem. 3 głównych i 4 przy tych bramkach stoją, przy każdym słupku. 1, czyli jest w sumie 7, a nie, jeszcze jest techniczny, czyli 8. Czyli niezasłużone te brawa, bo 8 jest chyba. Koniec! Ale to jeszcze nie koniec, bo zaraz następny mecz i następna dyscyplina do nauki. To nie może być zwykły mecz. Kurde, no nie wytrzymam na tej diecie. Znowu warzywka muszę wpierdzielać. Dobrze, chociaż zimne są te frytki. Bo jak są zimne, to znaczy, że mają mniej kalorii. Im cieplejsze danie, tym kalorii więcej. No to jest taka podstawowa zasada żywienia. No i te fryteczki są chłodne, no w sam raz. A Guinnessik to w ogóle taki chłodniutki, że to ma mniej kalorii niż woda. No. Teraz to jest mecz futbolu. Już chciałem powiedzieć amerykańskiego, ale oczywiście irlandzkiego. A ten futbol irlandzki to jest z kolei połączenie piłki nożnej chyba. Piłki ręcznej, rugby. Teraz jest rzut wolny chyba. Go! Gimnastyki artystycznej, sumo. Nie no, sumo chyba nie. No napierdalaj! 35 minut minęło, sporo ludzi wychodzi. Już wiem dlaczego. Bo połowa trwa 35 minut. I właśnie jest czas doliczony.
koniec! A w przerwie przed chwilą dowiedziałem się, że kobieca odmiana harlingu to nie jest w ogóle harling, to się nazywa jakoś inaczej. Kamoji? Na pewno tak się wymawia. Camogie się pisze. No widzicie, człowiek uczy się całe życie. A już myślałem, że wszystko o harlingu wiem. A jak chodzicie do lumpeksów i szukacie koszulek piłkarskich, to często pewnie widzicie jakieś takie dziwne koszulki, nie wiadomo co to kurwa jest. No to właśnie często są koszulki zespołów z tej dyscypliny. Ha, i to by było na tyle. Udało się. 5 państw, 5 dni. Taki był plan. Plan został zrealizowany. Kartofiskowe biuro podróży ma się całkiem nieźle. Przewodnik pewnie z tego wyszedł nudny jak cholera, ale dla mnie ta wycieczka była nie najgorsza, a nawet jedna z lepszych. A zakończę sobie całość o tu. Kartofiskowe wojaże możliwe są dzięki nowym rejestracjom w LVBet, który jest głównym sponsorem kanału. A nowi gracze, rejestrując się z linka pod filmikiem, dostają mnóstwo bonusów, kartofiskową koszulkę za darmo i wspierają niedorozwój kanału Kartofiska. Dzięki! Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co